Kolejne pytanie. Wiemy, że dostaniemy także możliwości używania czarów oraz ogólnie będziemy mogli uczyć się walki, wyrabiania oręża i tak dalej. Ale jak to będzie funkcjonowało? Czy twórcy odkrywają przed nami jakieś głębsze tajniki gry? Wiesz coś na ten temat, Joker? Czy wiem coś na ten temat? Wypowiem się może tak. Może nie będzie to patriotyczna myśl, ale nie śledzę jakoś specjalnie drogi produkcji tej gry. W ogóle nie wiedziałem do czasu, kiedy tworzyli dwójkę, nie wiedziałem, że wyszło Two Worlds 1, także jestem bardzo poinformowaną osobą w naszym kraju. I nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Z tego co wiem, wielkim fanem tej produkcji i osobą, która śledziła wszystkie tajniki tej gry, jest nasz kolega rozmówca Afgan, także przekazuję ci pałeczkę i prym pierwszeństwa. Ja wiem, że to tak naprawdę nie ja, a Soft śledzi. Tutaj teraz złośliwości takie. Śledzi cele tej produkcji. Ja wiem, że tu raczej chodzi bardziej o crafting, czyli te metody tworzenia orężu i upraźniowania broni. No i tylko tyle na razie wiem, więc nie wiem, chyba że Soft ma jakieś świeższe informacje na ten temat. Dowiedziałem się trochę więcej, przeczytałem trochę, choć też tam nie do końca wam mogę powiedzieć. Wiem, że tutaj na pewno będzie wiele opcji dostępnych. Właśnie tak jak wspomniałem wcześniej w moim pytaniu, będzie można sobie wykuć tam miecz, ulepszyć jakąś zbroję i to też wszystko tam będzie się działo w pracowni Kowala. Także będziemy się uczyć walki, za co będziemy zdobywać oczywiście punkty doświadczenia i tam różne umiejętności. Będzie można zbierać rozmaite przedmioty, bo to jest raczej oczywiste dla tej produkcji, w końcu to jest swoiste takie RPG. No i te czary, których będziemy się uczyć, będą nas inni magowie uczyć. No tak to mniej więcej wygląda. Będzie to taka jakby kopia Gothica, poprzednich części Gothica, różniąca się fabułą i może jakimiś tam drobnymi elementami graficznymi. Poza tym będzie to moim zdaniem praktycznie to samo. No i ja tutaj nic nie mogę więcej dodać, bo jakoś nie śledziłem tak na bieżąco wszystkich informacji. No ale jak chłopaki więcej już też nic nie wiedzą, to tym samym przechodzimy do kolejnego aspektu gry. Multiplayer to tryb, który ma w tej produkcji być czymś w zasadzie niczym nowym. Czym to może wpłynąć na graczy? Czy wybiorą oni inny tytuł, który ma bardziej rozbudowane multi? Czy też może jednak sama fabuła w trybie single wystarczy do przyciągnięcia uwagi na Two Worlds 2 tam osób, które będą zainteresowane tym tytułem? Jak uważacie? Może Afgan? Ja uważam, że ogólnie w grach RPG robienie multiplayeru no nie ma większego sensu. Albo robić grę już typową pod multiplayer, albo typową pod singla. Dzielić to jakoś na multiplayer i single to tylko i wyłącznie strata czasu i mam nadzieję, że to jakoś nie wpłynie znacząco na rozgrywkę w Two Worlds 2. Ja i tak wolałbym w Two Worlds 2 zagrać w kampanię niż w multiplayer, no ale na pewno sprawdzę co to jest i jak to będzie wyglądało. Znaczy jeszcze ja tu bym chciał coś powiedzieć, zanim Joker tutaj włączy się do rozmowy. Bo tutaj na przykład jest w Two Worlds 2 obydwa te tryby, i multi, i tryb single player, robi jedno studio. Zajmuje się produkcją jedno studio, a na przykład już przy produkcji nowego Medal of Honor, który teraz będzie też za kilka dni miał swoją premierę, osobno trybem multiplayer i trybem single zajmują się dwa studia, także jeszcze to na osobnych silnikach ma być oparte. Także tutaj to jakby na pewno trochę inaczej będzie, na pewno to gorsze będzie. No ale jeszcze zobaczymy, do premiery trochę pozostało. No a tymczasem może Joker niech się w tym temacie też wypowie. Nie porównuj krowy do jeża, bowiem Medal of Honor to FPS, a Two Worlds 2 ma być, z tego co się jeszcze orientuje, RPG-iem. Mówiąc o multiplayerze, to albo robimy grę pod singla, RPG z dobrą fabułą typu cała seria Gothic, albo robimy multiplayer MMORPG, tak jak na przykład World of Warcraft, albo robimy coś pomiędzy i z tego wychodzi totalna kupa. Także nie jestem przekonany do robienia RPG z multiplayerem, ale życzę, aby to wyszło, no bo Polacy Polaków wspierać muszą.
Tak. Na pewno to była jakaś strata czasu dla mnie. Moim zdaniem to była jakaś strata czasu Reality Pump i moim skromnym zdaniem powinni albo postawić na multiplayera, albo na dobrego singla. A czy robienie z tego i multi, i singla będzie dobre? No, mi się wydaje, że to może być naprawdę, tak jak Joker powiedział, kupa. Tak zwane wielkie G, tak? Tak, wielkie G i... Trzeba to ocenzurować. Ja jestem, trzymam kciuki i palce u stóp, ale co z tego będzie, dowiemy się po tak, premierze. Trzeba być nastawionym patriotycznie, w końcu robi to polskie studio, Reality Pump, dokładnie krakowskie studio. No więc trzeba trzymać za nich kciuki, tak jak powtórzył teraz Afgan. No i reasumując wszystko, Two Worlds 2 będzie to gra przede wszystkim dla fanów RPG oraz zagorzałych zwolenników Gothica. Te dwie produkcje różnić ma chyba tylko fabuła i małe różnice kosmetyczne, więc jeśli zamierzacie zakupić nową produkcję studia Reality Pump, no to jak najbardziej polecamy. A chłopaki, co wy myślicie? Który tytuł by było, no po prostu bardziej by się opłacało zakupić? Tak według tych zapowiedzi, które są, Gothic Arcane 4 czy może Two Worlds 2? Może... Ja będę z ten Polakiem i Two Worlds 2. A Joker? Gdzie dwóch się bije, tam Medal of Honor korzysta. A no, to, czyli FPS. No dobra, to tak, tyle. Każdy jest za czym innym. Na dziś to już tyle, za tydzień kolejny odcinek, a dziś naszymi gośćmi byli redaktorzy działu wideo, czyli Afgan i Joker. Pożegnajcie się ładnie, chłopaki. Może Afgan. Na razie. Machamy. Czołgiem. Machaj. Joker, tak, machaj. Czołgiem. Czołgiem. Papa, to byli nasi dzisiejsi rozmówcy, a myślę, że za tydzień uda się zwerbować do naszego projektu, do naszej rozmowy samych dwóch bossów z Gieromaniaka, czyli Jaszczura i Jojo. Myślę, że się zgodzą. Jeżeli nie, no to będziemy polować na innych redaktorów, a być może znów spotkacie się z działem wideo. To zależy już tylko od was, czy wyraźcie jakąś taką chęć w komentarzach. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku już za tydzień. Na razie. Tutaj jeszcze dwa zdania chcieli do was wystosować chłopaki z Giero TV. Może Joker tutaj powie. Chcieliśmy wam przypomnieć o naszym Facebooku, bowiem za bardzo niedługi czas odbędzie się tam konkurs z nagrodami. Także śledźcie Facebooka i taka mała podpowiedź, dodawajcie go do lubię to. Trzymajcie się jeszcze raz, czołgiem. No właśnie. No i tym samym kończymy nasze dzisiejsze wydanie. Zobaczymy się już za tydzień, jak już wcześniej mówiłem. Więc do zobaczenia. Cześć.